Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że Państwo zdecydowali się być tutaj przez chwilę i posłuchać tego, co chciałbym powiedzieć na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście konfliktów, w kontekście tego, co się dzieje aktualnie w Polsce i na świecie, a także w kontekście tych wyzwań, które są przed nami. Ja będę starał się mówić o kwestiach związanych z różnorodnością i inkluzją, ale nie tylko, bo mam wrażenie, że temat wyzwań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu jest znacznie szerszy. I zacząłbym od tego, że pamiętam takie czasy, kiedy w Polsce bardzo niewiele osób zajmowało się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Nawet z tego czasu wraz z kolegą Grzegorzem Piskalskim, to było jakieś 15-16 lat temu, założyłem taką fundację Centrum CSRPL. Ta fundacja chyba nawet cały czas istnieje, pan Grzegorz Piskalski w tej fundacji działa, ale później moje losy potoczyły się bardziej w kierunku ścisłego zajmowania się prawami człowieka. Tym bardziej, że wtedy mam wrażenie, niewiele osób rozróżniało, czym jest po prostu działalność charytatywna, wspieranie poprzez biznes różnych form zaangażowania społecznego, a czym rzeczywiście jest społeczna odpowiedzialność biznesu, bo uznaję to jako podejście biznesowe, które jest głęboko wpisane w strukturę zarządzania przedsiębiorstwem i korporacją i które zakłada właśnie szerokie zorientowanie się na potrzeby interesariuszy, ale także takie zorientowanie się, które właśnie zakłada, że wszyscy pracownicy, wszystkie pracowniczki, wszystkie osoby, które są związane z danym przedsiębiorstwem, w pewnym sensie identyfikują się z wartościami i także działają na rzecz realizacji tych wartości. Także to, że te wartości są głęboko wkomponowane w funkcjonowanie biznesu. To, co mnie zawsze interesowało, to jest relacja, jaka zachodzi między wartościami konstytucyjnymi, a podmiotami prywatnymi, a biznesem. Nasza konstytucja przede wszystkim odnosi się do podmiotów publicznych, określa tak zwaną wertykalną, pionową relację między władzą publiczną a jednostką. Natomiast konstytucjonaliści często mówią, że właśnie powinniśmy bardziej przyglądać się horyzontalnemu obowiązywaniu praw człowieka i wartości konstytucyjnych, czyli nie tylko w tych relacji władza-jednostka, ale także w relacjach horyzontalnych, w relacjach poziomych. I mamy nawet niektóre postanowienia konstytucji, które bardzo wyraźnie tego wymagają. To jest zwłaszcza artykuł 32 konstytucji, który mówi o zakazie dyskryminacji. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym z jakiejkolwiek przyczyny. Czy też artykuł 33, który mówi, odnosi się do równości kobiet i mężczyzn, także w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Te dwie wartości konstytucyjne, myślę, że są szczególnie ważne dla funkcjonowania przedsiębiorców w Polsce, na świecie, i te wartości promieniują na stosunki prywatne. Natomiast często to promieniowanie nie jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że przedsiębiorcy sami z siebie podejmują określone działania, ale po prostu to promieniowanie jest wynikiem tego, że są przyjęte odpowiednie akty prawne, jak na przykład kodeks pracy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, czy ustawa z 3 grudnia 2010 roku o wprowadzeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Natomiast to, co myślę, że jest bardzo ciekawe, to to, że niektóre kwestie, które są podnoszone najpierw właśnie w ramach tego typu inicjatyw poprzez organizacje społeczne, także poprzez ten biznes, który jest bardziej zaawansowany w podejściu do otoczenia społecznego, z czasem bywa tak, że jeżeli one trafiają na podatny grunt społeczny dyskusji o niektórych, o tych zagadnieniach, to one stają się częścią obowiązującego prawa. Myślę, że ten proces aktualnie obserwujemy. Zauważmy, drodzy Państwo, że obecnie jesteśmy na etapie wdrażania, w zasadzie powinniśmy ich wdrożyć, ale miejmy nadzieję, że rząd jednak dokończy pracę, wdrażania dyrektywy w sprawie sygnalistów, czyli tak zwanych whistleblowerów, czyli dyrektywa o ujawnianiu nadużyć, o bardzo szerokim zakresie zastosowania, w zakresie, można powiedzieć, tak szerokim, jak szerokie jest prawo unijne. Myślę, że ustawodawca unijny w ten sposób chciał, kierując się tymi ograniczonymi oczywiście kompetencjami unijnymi, jednak napisać dyrektywę w taki sposób, aby objąć wszelkie
aspekty, większość aspektów funkcjonowania biznesu. Ale zauważmy, że przecież procedury ochrony sygnalistów, a w szczególności procedury zgłoszeń wewnętrznych, były kształtowane przez biznes, ten właśnie odpowiedzialny biznes, na długo zanim jeszcze ktokolwiek w ogóle dyskutował o dyrektywie. Były poszczególne państwa, takie jak Wielka Brytania, które wprowadzały na przykład Public Interest Disclosure Act i w ten sposób to regulowały, a teraz to się staje normą prawną, która po prostu obowiązuje i która już nie ma wyboru, po prostu trzeba ją wprowadzić także w kontekście zgłoszeń wewnętrznych. Czy chociażby pojawiają się, cały czas zwiększa się zakres oddziaływania prawa antydyskryminacyjnego. Prawo antydyskryminacyjne rozszerza się na inne dziedziny naszego życia społecznego. Myślę, że to, co nas czeka znowu w kontekście unijnym, to jest kwestia wdrożenia, jak już zostanie przyjęty pakiet tych dyrektyw, rozporządzeń dotyczących usług cyfrowych, czyli Digital Services Package, ponieważ chociażby tam się pojawiają bardzo konkretne zobowiązania dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści czy dezinformacji w związku z działalnością podmiotów cyfrowych. Czy wreszcie widzimy, że w kontekście także przede wszystkim Unii Europejskiej pojawia się dyskusja dotycząca ograniczania czy wpływania raczej na to, w jaki sposób spółki współpracują z podmiotami zagranicznymi, czy także wprowadzenia kryterium dotyczących due diligence w kontekście działalności przedsiębiorców. I też można mieć wrażenie, że jak się porówna aktualną rzeczywistość z tym, co było 10, 15, 20 lat temu, to widać, że to raczej były pewne postulaty, żeby kontrolować chociażby łańcuchy dostaw, a teraz one zaczynają się przemieniać w obowiązujące prawo. I wydaje mi się, że z tej perspektywy warto patrzeć także na kwestię CSR-u, że CSR wytycza pewien szlak myślenia i dyskusji o sprawach, które mogą następnie stać się częścią obowiązującego prawa. Takim tematem, który ściśle się wiąże z różnorodnością, ale także z rynkiem giełdowym, to jest temat praw kobiet. No bo w Polsce no, mamy kłopot jednak z obecnością kobiet w zarządach i w radach nadzorczych. Nie śledziłem aktualnych statystyk, ale ostatnio jak spoglądałem na to, to w zarządach chyba było 12% kobiet, w radach nadzorczych jakieś 25-27%. No i można by powiedzieć, wszystko wspaniale, pięknie, rozwijamy się i tak dalej. Tylko że jak to porównamy do statystyk sprzed kilku lat, to one jakoś nie drgnęły poważnie. I cóż z tego, że jest to część, prawda, kodeksu dobrych praktyk giełdowych, żeby właśnie w większym stopniu promować różnorodność. Cóż z tego, że jest to analizowane, jeżeli nie prowadzi to do rzeczywistej zmiany w kontekście wypełnienia gwarancji wynikających z artykułu 33 Konstytucji. Ja jestem akurat zdania, że wcale by nam nie zaszkodziło, gdybyśmy przyjęli ustawodawstwo na wzór chociażby ostatnio Niemiec, które to ustawodawstwo jednak wymaga w stosunku do zwłaszcza spółek publicznych obecności tej minimalnej kwoty kobiet czy mężczyzn w zarządach bądź w radach nadzorczych, w zależności też od wielkości danej spółki. Ale drodzy Państwo, mam wrażenie, że w Polsce to nie jest wcale kwestia tego, że to nie jest zrealizowane kwestia tego, że rządzi ten czy inny rząd, ponieważ miałem takie doświadczenie jeszcze z czasów rzecznikowskich, że uznałem w którymś momencie, że warto byłoby się spytać prezydentów miast, 50 największych polskich miast, jak wygląda sytuacja w spółkach komunalnych. Czyli czy tam jest realizowany parytet bądź przynajmniej kwoty ze względu na płeć. No i okazało się, że dostawałem przepiękne odpowiedzi, elaboraty wręcz, jak bardzo tutaj prezydenci dbają, ale wliczali do tego wszystkiego zakłady budżetowe, nie koncentrowali się tylko na spółkach i tak naprawdę niespecjalnie chcieli cokolwiek z tym zrobić. Także myślę, że tutaj na poziomie spółek komunalnych mamy, czyli można by zakładać, że to pewnie są spółka komunalnych i prezydenci polskich miast bardziej reprezentują pewnie opcję, powiedziałbym, centrowo-liberalną, czy lewicową wręcz, a jednak też wcale to nie zostało naprawione i to pokazuje, że te normy konstytucyjne są jedną drogą, a to, co można by dokonać poprzez takie właśnie dość miękkie rozwiązania, wcale nie jest wypełniane. Natomiast, także drodzy Państwo, uważam, że nawet to, co już mamy obecnie, nie jest niestety, albo to, co moglibyśmy zrobić, nie jest realizowane. Natomiast
jeżeli o tym dyskutujemy, jeżeli o tym mówimy, to istnieje szansa na to, że te standardy będą respektowane, a także istnieje szansa, że jeżeli nawet tak się nie stanie, to być może w którymś momencie niektóre standardy przemienią się w obowiązujące po prostu prawo i wtedy i tak będzie biznes musiał te standardy wdrożyć i to, co mówiłem chociażby w kontekście prawa antydyskryminacyjnego, czy sygnalistów, czy łańcuchów dostaw. Natomiast, drodzy Państwo, obecnie oczywiście jesteśmy w szczególnej sytuacji. Sytuacji, która moim zdaniem skłania do wielu poważnych przemyśleń dotyczących CSR-u i dotyczących relacji między właśnie biznesem a otoczeniem zewnętrznym, a zwłaszcza biznesem w kontekście realizowania podstawowych norm moralnych i norm w zakresie praw człowieka. No bo tak, mam na myśli oczywiście sytuację popandemiczną, a przede wszystkim sytuację wojny, która cały czas niestety trwa. Po pierwsze, i to jest mi się wydaje cudowne i tutaj biznes można tylko pochwalić, że biznes jako, nazwałbym to w ten sposób, pewna część szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego okazał niezwykłą pomoc i okazuje niezwykłą pomoc uchodźcom z Ukrainy i było mnóstwo przykładów bardzo pozytywnego zaangażowania na poziomie instytucji cyfrowych, banków, przedsiębiorstw, różnych sektorów, sektora handlu, usług, akademii i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest coś bardzo ważnego, że podkreśliłbym, że to nie było tylko wsparcie finansowe, nie tylko wsparcie charytatywne, ale bardzo często, mam wrażenie takie, biznes szukał właśnie tego sposobu rzeczywistego zapewnienia rzeczywistej pomocy, chociażby poprzez tworzenie miejsc pracy, poprzez oddawanie przestrzeni na potrzeby uchodźców, poprzez angażowanie hoteli, dowożenie jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że ten moment, w którym biznes wykorzystuje to, co ma najlepsze, to, co potrafi robić, ten zakres swojej działalności i następnie to przekształca i w taki sposób, aby skutecznie pomagać, wydaje mi się, że to jest coś bardzo wartościowego, bo moim zdaniem na tym to przede wszystkim powinno polegać. No, trochę na takiej samej zasadzie jak prawnicy. Ja uważam, że prawnicy niekoniecznie zaraz muszą się angażować w działalność charytatywną, bo mogliby równie dobrze udzielać porad prawnych albo wspierać tworzenie takich stanowisk pracy, które zajmują się pomocą prawną i wtedy to jest myślę, że najlepsza forma zaangażowania. Natomiast to, drodzy Państwo, jednocześnie też zwraca nam uwagę na pewne kłopoty, które mogą się pojawić albo być może już w niektórych miejscach się pojawiły, ponieważ nagle tak naprawdę z dnia na dzień Polska z państwa względnie jednorodnego pod względem narodowościowym, etnicznym, kulturowym i religijnym, Polska stała się państwem wielokulturowym. Być może w kontekście wielkiego biznesu tego aż tak bardzo nie widać, bo wielki biznes od lat już był moim zdaniem wielokulturowy. Wystarczy spojrzeć na polskie firmy outsourcingowe, które są myślę, że takim pionierem wielokulturowości w zatrudnieniu w Polsce. Natomiast jednak to jest zupełnie inna skala. Jeżeli spojrzymy na liczby, na te 38 milionów obywateli Rzeczpospolitej i do tego teraz doliczymy milion migrantów, którzy już wcześniej z Ukrainy w Polsce byli, migrantów także z innych państw, a teraz jeszcze do tego prawie 2 miliony uchodźców z Ukrainy, no to widzimy, że to jest skala już rzędu 7-8-9% społeczeństwa, całego społeczeństwa, które mieszka w Polsce i to pokazuje, jak ważna jest różnorodność w miejscu pracy, jak ważne są te tworzenie tych standardów i bardzo takie odpowiedzialne podejście do tych kwestii. Podejście nie tylko na zasadzie rozwiązywania pojedynczych codziennych problemów, ale właśnie długoterminowe tworzenie tej atmosfery miejsca pracy wolnej od dyskryminacji. Czyli w pewnym sensie myślę, że ze względu na wojnę ten proces po prostu w Polsce przyspieszy. Wydaje mi się także, że dlaczego jeszcze może powiem o tym przyspieszeniu procesu, ponieważ no, wcześniej różnie z tym bywało. Spotykam się
nieraz z przedstawicielami biznesu i wiem, że to podejście nie zawsze jest równomierne we wszystkich przedsiębiorstwach i korporacjach. Natomiast druga rzecz, o której bym chciał powiedzieć, to jest to, że biznes już moim zdaniem teraz powinien się zastanawiać nie tylko nad tym, jak pomóc, ale także nad tym, w jakie może zaoferować najlepsze usługi, wsparcie w zakresie transformacji, która będzie się prędzej czy później dokonywała w Ukrainie. Bo wydaje mi się, że to wsparcie transformacyjne, to nastawienie na to, że musimy pomóc i wzmocnić w odbudowaniu państwa, to będzie jedno z większych wyzwań. To się może odbywać zarówno na poziomie biznesowym, jak również na poziomie chociażby współpracy partnerskiej pomiędzy miastami, już nie wspominając o zaangażowaniu rządów. Ale też zwróciłbym uwagę na to, o czym się mówi czasami w środowisku akademickim, a mianowicie pojawiają się różne inicjatywy przyznawania stypendiów, przyznawania pewnych możliwości dłuższego pobytu w Polsce. I uważam, że świetnie, że takie inicjatywy się pojawiają, ale jednocześnie przedstawiciele nauki ukraińskiej mówią tak, ale słuchajcie, nie doprowadźcie nam do drenażu mózgów. Znaczy nie doprowadźcie do tego, że my za chwilę nie będziemy mieli właśnie tych najlepszych, ponieważ oni zostaną w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji. I wydaje mi się, że to też jest taka swoista odpowiedzialność biznesu w tym przypadku, że zatrudnienie, wsparcie, współpraca z uchodźcami musi być także nastawiona na myślenie, no dobrze, ale co będzie za chwilę i czy my mamy jakiś pomysł, w jaki sposób możemy później właśnie wzmacniać procesy transformacyjne w Ukrainie. Wreszcie, drodzy Państwo, ten poprzedni panel był bardzo ciekawy z punktu widzenia zeroemisyjności, bo oczywiście nie ulega wątpliwości, że walka ze zmianą klimatu to jest nasze jedno z największych wyzwań. Natomiast no niestety zmieniła się sytuacja geopolityczna i te dotychczasowe możliwości współpracy chociażby energetycznej nie są już takie, no, po prostu zostały przerwane i należy gospodarkę w nowy sposób ukształtować. I dlaczego o tym mówię? Ja myślę, że dla każdego na tej sali jest oczywiste, prawda, że trzeba zapewnić inne dostawy energii, innych surowców i spowodować, że gospodarka dalej będzie funkcjonowała. Tylko proszę zauważyć, że konsekwencją tego jest także to, że możemy iść na pewne ustępstwa moralne, że możemy po prostu godzić się na współpracę z podmiotami, które też niespecjalnie należą do tych najbardziej przestrzegających norm w zakresie praw człowieka, czy po prostu podstawowych norm moralnych. To było dość ciekawe, że jak się rozpoczęła wojna, na przykład obserwować, do jakich państw nagle pojechali przedstawiciele, najwyżsi przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i jak dotychczasowe, tlące się od lat, także z powodów naruszeń masowych czy rażących naruszeń praw człowieka, konflikty zostały zakopane ze względu na to, że po prostu świat się zmienił, świat ma nowe, mamy nowe wyzwania przed sobą. I teraz, jeżeli zastanowimy się w tym kontekście nad tym, że CSR to także dbałość o łańcuch dostaw, no to niestety te łańcuchy dostaw będą obecnie trochę inne, właśnie ze względu na te kwestie związane ze zmianami geopolitycznymi. Ja nie znam odpowiedzi na to, jak sobie z tym poradzić. To znaczy ja uważam, że to jest coś po prostu, czego powinniśmy być świadomi, o czym powinniśmy dyskutować. Natomiast nie powiem, uważam, że byłoby to nierozsądne z mojej strony powiedzieć, a absolutnie tutaj nie możemy tego robić, bo w ten sposób naruszamy inne normy moralne. Bo po prostu byłoby to z mojej strony najzwyczajniej w świecie naiwne, biorąc pod uwagę, że funkcjonowanie gospodarki to jest rzecz bardzo skomplikowana i że zapewnienie bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa energetycznego dla państwa, to jest po prostu w najzwyczajniej w świecie jeden z interesów każdego państwa. I wreszcie, drodzy Państwo, jeżeli już mówimy o kwestii konsekwencji wojny, konfliktów, to już ostatni punkt. Niestety wojna także zweryfikowała podejście przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej Federacji Rosyjskiej. Zweryfikowała w taki sposób, że wielu przedsiębiorców się wycofało, ale jednak nie wszyscy.
zaczęły się pojawiać takie tematy, takie pojęcia jak bojkot konsumencki. Chyba nigdy wcześniej bojkot konsumencki i pewne mechanizmy protestu nie wybrzmiewały w Polsce w tak mocny sposób, ale także zastanawiamy się, i tutaj chciałbym o tym jeszcze też powiedzieć, nad tym, no dobrze, ale to w takiej sytuacji, jak my mamy podchodzić do tych, którzy pochodzą z Rosji, którzy uciekli nie z Ukrainy, ale uciekli z Rosji, uciekli z Białorusi. I wydaje mi się, że z punktu widzenia praw człowieka odpowiedź jest jedna, że stosowanie mechanizmów odpowiedzialności zbiorowej w stosunku do osób indywidualnych jest z założenia moim zdaniem błędne. I uważam także, że biznes w kontekście z jednej strony wielkiego wsparcia dla Ukrainy, dla uchodźców z Ukrainy, ale z drugiej strony w kontekście tego, że też w Polsce, w innych państwach mogą się pojawiać osoby, które uciekają z innych państw, osoby z takich państw jak Federacja Rosyjska i do tych państw też nie mogą wrócić, to nie powinniśmy uznawać, że one z założenia nie mają dostępu do zatrudnienia, czy nie mają dostępu do wsparcia. Sam znam osoby obrońców praw człowieka, którzy po prostu po 24 lutego musieli wyjechać i mają wielki problem z tym, jak funkcjonuje ich ojczyzna. Także słowem, nie stosujmy zasad odpowiedzialności zbiorowej, tylko odpowiedzialności, tylko po prostu każdą osobę oceniajmy według jej czynów, zasług i w każdej osobie powinniśmy widzieć człowieka, który po prostu też może uciekać albo z różnych powodów nie może wrócić. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i chciałbym życzyć Państwu dobrych obrad.